Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Dzisiaj program szczególny, bowiem naszym gościem jest Tadeusz Słowikowski, prawdopodobnie odkrywca Złotego Pociągu, pierwszy odkrywca Złotego Pociągu. Panie Tadeuszu, witam Pana serdecznie w naszym programie. Mówię, że prawdopodobnie pierwszy odkrywca, bo sama pamiętam, jak kilkadziesiąt lat temu opowiadał Pan o swoich poszukiwaniach, o swoich ustaleniach. Jak to było? Jak, od czego Pan zaczął? Dlaczego Pan, co było inspiracją, że zaczął Pan poszukiwać tych ukrytych, no można powiedzieć, skarbów powojennych? Proszę Pani, nie z początku skarbów, wie Pani, ja zacząłem zamek książ, ale wie Pani, tu jak ja, nie. Od czego zacząłem? Że moja mama zginęła w Oświęcimiu, ale nasz troje dzieci Niemiec ukrywa. Zegar przeszkadza, ale już przejrzymy. Proszę Pani, Niemiec nasz troje dzieci ukrywa. Wie Pani, ja mam do Niemców żal, bo moja mama zginęła, ale proszę, z drugiej strony, że mam zawsze po niemiecku Deutsche Leute gut und schlecht po polsku. Niemcy są dobre, Niemcy są, Polacy są dobre, taka wie Pani prawda jest, bo to chodzi, że Pani ludzi, ale przecież ta partia, ludzie są różni, co komunizm u nas wyrabiał, to wiemy, a co faszyzm zrobił, też wiemy Pani, oni też wie Pani. I proszę Pani, od tego wszystkiego, także ja chciałem się ile razy mszczyć na Niemca, wie Pani, ale na komuś się mi, że partyjnych pouciekali, wie Pani, tylko ta biedota została tutaj. I proszę Pani, taki początek. Ja wie Pan, jak u tego Bauera byłem, to się po niemiecku trochę nauczyłem, że Pani, później po wojnie, bo do terminu do rzeźnika poszedłem, jako uczyłem się. W 1948 roku likwidowali prywatne inicjatywy, sklep musiał zamknąć, warsztat też, więc ja byłem bezrobotny, chociaż nie byłem to jeszcze płacony, jako czeladnik. W 1948 roku przyjechałem pierwszy do Wałbrzycha, bo brat mieszkał na Chodkiewicza tutaj w Wałbrzychu i on już zaczynał pracować na chwale Bogu. Nie? Na kopalni chwali. Na kopalni on pracował. No i proszę Pani, tam się parę dni zatrzymałem, no i tak tutaj po Wałbrzychu chodziłem, wie Pani, jak to rynek był taki. I proszę Pani, dużo, bo on już spracował z tymi Francuzami, co tu przyjeżdżali w 1946 roku. I jeszcze Niemcy pracowali też, tak, w kopalni. Niemcy, ale to wie Pani, Francuzi. Ale wie Pani, ja się spotkałem z tymi Francuzami, tak wie Pani, nie? Z tym miałem miejscowości Patkale i Brue, wie Pani. Mam takie zdjęcie rodziców, jak tam, wie Pani. I z pierwszej, i co, zachciało mi się uciekać do Francji, proszę Pani. Raz złapali nas w Czechosłowacji, proszę Panią. Tutaj miałem sąd, 3 miesiące dostałem, siedziałem tutaj nareszcie na Urzędzie Bezpieczeństwa, trochę siedziałem, ale później jak wyszedłem, Pani, ja niektórzy chłopacy pisze, którędy lepiej przejść, po raz drugi. Przez zieloną granicę. Tak, proszę Pani, tu od Mieroszowa przekroczyłem i proszę Pani, przeszliśmy całą Czechosłowację, to ruską strefę, jak to Rusy zona się nazywała w ten czas i w górach Harcu nas ponownie złapali. Ale to, że Pan już tam była, granica była przez Rosjanów, ale z nim już wojsko, te granice policji nazywali, tam w granatowych mundurach, te policja taka graniczna, wie Pani. I stamtąd odstawili do Drezna. W Dreźnie był taki punkt zbiorowy, że oni co 10 dni wagon odsyłali do Görlitz, a z Görlitz przekazywali nas do Lubania. A z Lubania, ponieważ gdzie granicę przekroczyłem tutaj, to należało do Kłodzka, do brygady do Kłodzka. No i w Kłodzku, proszę Pani, później siedzę. Ale to wierzę, Panią, właśnie zacznijmy tego, jak ja siedziałem pierwsze początki w tym Dreźnie. Bo to było ogrodzone takie i tam, jak Panią, Niemcy wracali z niewoli, to jak jest ze szpitala, i te później wyjeżdżali do Niemiec Zachodnich, bo to NRD Drezno. Jakieś informacje już wtedy Pan uzyskał? Tak, proszę Panią, bo takich chodzi Niemiec, wie Pani. Za nami skąd ześ te chłopaki, nie? Z Wałbrzycha, Wałbrzych waszy, dasy Waldenburg. Ja się dam Waldenburg, nie? Pani mówi, co ty na mnie krzyczysz? Moja matka była Polka, ojciec nie, z Górnego Śląska. Rodzina była mięszana, nie? No i tak, wie Pani, trochę mnie to wstyd zaś było, że tak on zaczyna po prostu płakać, że do niego się tak działo. No i proszę, mają tak, nie? Ale później, wie Pani, tak mówi, że ja, że on dużo kamratów tutaj stracił. No ja mówię, co ty tutaj tak, wie Pani, mówię, że w Wałbrzychu nie było żadnej wojny, nie? Nie? Ja mówię, nie. On zaczął opowiadać. W wojsku, wie Pani, na froncie stracił rękę, nie puścili go do cywila, tylko właśnie tu na terenie Wałbrzycha, że Panią, on był takim dowódcą rozporządzającej warty, tak ty, po tych zwyżkach, wie Pani, nie? I on mówi, jak przyjechali SS-mani, brali tych
więził, utrzymuje pani tam jakichś pracowników, ale i jechała wartownicy, wie pani. I dlatego ani więźniowie nie wracali, ani wartownicy. I proszę pani, po przekazaniu później do Kłodzka, ja to przekazywałem taki kapitan Kapusta był w Kłodzku, w tej brygadzie. Mówi, a mogli się wszyscy wymordować. I tak proszę pani, to... Czyli zaczęli ginąć ludzie po prostu. Tak. Pan zwrócił na to tak, uwagę. Pani, ja to zwróciłem uwagę, no jak to, Niemca, żeby pan mordował, ja pan to coś się mówię.